W tym nagraniu omówimy podstawową teorię kwasowo-zasadową, teorię Areniusa. Szwedzki chemik i fizyk Arrhenius swoją teorię opracował w 1887 roku, a w roku 1903 otrzymał za nią Nagrodę Nobla. Zgodnie z teorią Arrhenius'a, kwasem nazywamy każdą substancję, która dostarcza kationy wodoru do roztworu wodnego. Natomiast zasadą nazywa się wszystkie substancje, które dostarczają aniony wodorotlenkowe do roztworu wodnego. Przeanalizujmy kilka przykładów. Chlorowodór to gaz o ostrym i drażniącym zapachu, który po wprowadzeniu do wody jest silnym kwasem, kwasem Arrhenius'a. Kwas chlorowodorowy, kwas solny, w środowisku wodnym, zgodnie z definicją Arrhenius'a, dysocjuje na kation wodoru i anion chlorkowy. Zwróć uwagę na to, że w równaniu reakcji ładunek po stronie substratów i po stronie subproduktów zawsze musi się zgadzać. Po lewej stronie mamy obojętną elektrycznie cząsteczkę. Ładunek wynosi 0. A po prawej stronie mamy kation wodoru. Ładunek wynosi plus 1. A także anion chlorkowy, którego ładunek wynosi minus 1, co sumarycznie daje nam ładunek 0. Ładunek po lewej i prawej stronie jest taki sam. Innym przykładem kwasu może być kwas azotowy 5. W środowisku wodnym będzie on dysocjował na kation wodoru i anion azotanowy 5. Cząsteczki kwasów, które odszczepiają jeden kation wodoru, zaliczane są do kwasów jednoprotonowych i dysocjują jednostopniowo. Natomiast jeśli cząsteczka kwasu odszczepia dwa kationy wodoru, to wtedy te kwasy nazywamy kwasami dwuprotonowymi. I kwasy tego typu dysocjują stopniowo. Przykładem kwasu dwuprotonowego może być kwas siarkowy 6, który w pierwszym etapie dysocjacji odszczepia jeden kation wodoru. Kwas siarkowy 6 dysocjuje, dając kation wodoru i anion wodorosiarczanowy 6. Natomiast drugi kation wodoru jest odszczepiany dopiero w drugim etapie dysocjacji. Etap ten nazywa się drugim stopniem dysocjacji. Anion wodorosiarczanowy 6 dysocjuje, dając kation wodoru i anion siarczanowy 6. Może zdarzyć się również tak, że cząsteczka kwasu w trakcie dysocjacji w środowisku wodnym będzie odszczepiać aż 3 kationy wodoru. Wtedy mówimy o kwasach trójprotonowych. Przykładem takiego kwasu jest kwas fosforowy 5. W pierwszym stopniu dysocjacji kwas fosforowy 5 dysocjuje na kation wodoru i anion diwodorofosforanowy 5. W drugim stopniu dysocjacji anion diwodorofosforanowy 5 dysocjuje na kation wodoru i anion wodorofosforanowy 5. W trzecim stopniu dysocjacji natomiast anion wodorofosforanowy 5 dysocjuje na proton i anion fosforanowy 5. Warto wiedzieć, że kationy wodoru, jakie są uwalniane w trakcie dysocjacji kwasów w środowisku wodnym, natychmiast przyłączają się do cząsteczek wody, które znajdują się w roztworze, tworząc jony oksoniowe. Dobrze, przejdźmy do zasad. Jak już wspomniałam, zasadami według teorii Arrhenius'a są związki chemiczne, które w roztworach wodnych dysocjują na kationy metalu i aniony wodorotlenkowe. Jeśli mamy do czynienia z zasadą zawierającą jedną grupę wodorotlenkową, to będzie ona dysocjowała jednostopniowo. Na przykład zasada sodowa, która w środowisku wodnym dysocjuje na kation sodu i anion wodorotlenkowy. Natomiast przykładem zasady dysocjującej wielostopniowo jest wodorotlenek magnezu. W trakcie pierwszego stopnia dysocjacji powstaje kation hydroksy magnezu i anion wodorotlenkowy. Natomiast w drugim stopniu dysocjacji kation hydroksy magnezu rozpada się,
na kation magnezu i anion wodorotlenkowy. Mam nadzieję, że rozumiesz już, na czym polega teoria kwasów i zasad Areniusa. Ważne jest, by zdawać sobie sprawę z tego, iż teoria ta pozostawia kilka rzeczy bez wyjaśnienia. Na przykład nie tłumaczy ona roli wody w procesie dysocjacji. Zgodnie z tą teorią sole, które nie zawierają kationu wodoru, ani anionu wodorotlenkowego, powinny mieć zawsze odczyn obojętny. A jak Ci to pokażę w następnych nagraniach, nie zawsze tak jest. Co więcej, zgodnie z tą teorią, nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć, czemu amoniak jest zasadą. Aby odpowiedzieć na te pytania, należy zapoznać się z innymi teoriami kwasów i zasad, o których opowiem Ci w kolejnych nagraniach.